Cześć, tu Karolina. Witam Was w Inspiracjach Października i mogę spokojnie powiedzieć, że jest to jakaś 20 próba nagrania tego filmu przeze mnie, ponieważ słońce wychodzi, zachodzi i to są problemy pierwszego świata z serii z życia youtubera. Słuchajcie, mam nadzieję, że się uda tym razem. Także zawsze u mnie początek jest kosmetycznie, tak pielęgnacyjnie i kolorówkowo. Tym razem nie mam nic z tej kategorii i od razu przechodzę do ubrań i to będzie trochę powtórka z zeszłego miesiąca, bo ostatnio mówiłam Wam o marce Elementy i teraz chodzi słońce. W każdym razie, ostatnio Wam mówiłam o marce Elementy i o sukience, dzisiaj powiem Wam o kurtce. Byłam w butiku Elementów na Mysiej w Warszawie i kupiłam sobie kurtkę i nie wiem, czy też tak czasem macie, że zakupicie sobie coś i po tygodniu noszenia tej rzeczy zastanawiacie się, co nosiliście, zanim ta rzecz była w Waszej szafie. Tak było z tą kurtką. Jest super jakości, przecudnie uszyta, pasuje mi do wszystkiego. Polecam Wam całym sercem, jest moim ulubieńcem numer jeden. Teraz jeśli chodzi o ulubieńców jedzeniowych, to chciałam Wam powiedzieć, że moją obsesją tego miesiąca było przerzucenie się na kawę czarną lub prawie czarną i z osoby, która zawsze na mieście zamawia latte, nagle zrobiłam się osobą, która zamawia przelew z odrobiną mleka i jeżeli kupujecie w sieciówkach, ja nie mam nic do sieciówek, do sieciowych kawiarni, oczywiście pamiętajcie o własnym kubku, ale ja Wam polecam kawę filtrowaną w Starbucksie, dlatego że słuchajcie, kosztuje ona 7,90. Prosicie o odrobinę mleka sojowego i znowu wchodzi słońce. Może to jest dla mnie ćwiczenie charakteru. W każdym razie prosicie o odrobinę mleka sojowego, które jest w tej samej cenie i tym sposobem macie kawę ze Starbucksa z mlekiem roślinnym za 7,90, a nie za 13 zł, więc to taki oto lifehack jest. I drugi ulubieniec jedzeniowy. Strasznie szybko mówię, bo ja się stresuję, że ta pogoda się będzie zmieniała. To jest przepis, który moja mama wypróbowała i którego Wy też musicie spróbować. Było to u nas już dwa razy i ostatnio musiałam go częściowo przygotować i to jest absolutny banał, hit i pychota. Jest to przepis na wegańską carbonarę z kuchni Lidla. Jest to przepis Kingi Paruzel i słuchajcie, to jest sos na bazie pieczonej dyni z dodatkiem wędzonego tofu, który jest cudownie zamarynowany i ugrillowany. I to, co jest fajne, to jest to, że ta dynia i to tofu piecze się w piekarniku w tym samym czasie i do tej dyni potem dodajemy tylko tahini, sól, pieprz i coś tam, sos sojowy chyba. I to jest po prostu boskie i to smakuje jak carbonara, to smakuje boczkiem dzięki temu tofu. No podlinkuję Wam ten przepis, musicie go spróbować. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że jak na złość przy tej dziwnej pogodzie, to akurat mam dzisiaj tylu ulubieńców i większość z nich zaczyna się teraz, bo to są takie mocno merytoryczne, książkowe rzeczy. No ale cóż, damy sobie radę. Kolejny ulubieniec to już jest dział książki. Słuchajcie, w tym miesiącu przeczytałam chyba... Czytam teraz piątą książkę, teraz mamy koniec października i nie wiem, co mi się stało. Natomiast jestem oczywiście z siebie mega dumna i chciałabym Wam polecić książkę, która jest w mojej kolekcji od tak dawna i tak nie mogłam się zmotywować do jej przeczytania. Jest to książka 7 Habits of Highly Effective People, czyli 7 nawyków osób wysoce wydajnych. I to brzmi tak, że aż mi się niedobrze robi. Ja myślałam, że to będzie jakaś taka ciężka książka biznesowa. Ona, słuchajcie, została opublikowana w 1989 roku, nadal jest aktualna, nadal jest bestsellerem. Ja stwierdziłam, że bardzo chcę ją przeczytać, ale naprawdę bardzo trudno mi było się do tego zebrać. Zabrałam ją na Seszele, zaczęłam ją tam czytać, przeczytałam ją zaraz po powrocie i słuchajcie, to jest książka o tym, jak być dobrym człowiekiem. To nie jest książka dla po prostu orłów biznesu, tylko to jest po prostu książka, która przewartościowuje trochę nasze życie i tłumaczy, jak należy postępować, tak żeby osiągać w życiu sukces. I tam mamy właśnie tych 7 nawyków. Pierwsza część książki to są nawyki, które sprawiają, że z osoby zależnej od innych stajesz się niezależną, a potem z osoby niezależnej stajesz się współzależną. Ja to oczywiście teraz tak troszkę dziwnie tłumaczę, bo czytam ją po angielsku. Natomiast generalnie chodzi o to, że wszyscy jesteśmy właśnie połączeni i tylko dzięki współpracy z innymi i dzięki takiej otwartości i dobrym intencjom możemy osiągać prawdziwy sukces. To uważam, że jest pięknym przesłaniem i ta książka daje mnóstwo praktycznych przykładów i naprawdę daje do myślenia, skłania do refleksji i mówię Wam, czyni nas po prostu lepszymi ludźmi. Także nie żadne biznesowe lifehacki typu wstawaj o 6 rano, tylko naprawdę zastanów się, co jest dla Ciebie ważne. Także polecam Wam naprawdę z całego serca, nie tylko osobom, które chcą pracować wydajniej.
I druga książka, którą chciałam Wam polecić, to jest książka z kategorii zdrowie dla osób, które interesują się tym tematem. Jest to książka, która też była na mojej liście w tym roku, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale zrobiłam film o książkach, które chcę przeczytać. To wszystko też zrobię dla Was na koniec tego roku, co chcę przeczytać w przyszłym roku. Zrobię recenzję wszystkich książek, jakie czytałam, także będzie super materiał, mam nadzieję. To wszystko będzie w vlogmasach. I słuchajcie, to jest książka Jelita wiedzą lepiej, czyli książka po prostu o tym, dlaczego to, co dzieje się w naszych jelitach, jest takie ważne, czym jest mikrobiom, jak dbać o bakterie jelitowe, jakie mają one wpływ na nasze samopoczucie, nasz stan zdrowia, jak to wszystko jest połączone oraz jak dietą możemy sobie to regulować i być w lepszej formie, być zdrowszymi, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, no bo to wszystko jest połączone. Także genialna książka, super przystępny język i w ogóle kupiłam na przecenie w Empiku, więc może ta przecena nadal jest, bo ona była minus 25%, więc ją po prostu zgarnęłam. Rzadko u mnie pojawia się cokolwiek o magazynach, ale pomyślałam, że po książkach mogłyby pójść gazety, ale nie mogłabym w tym miesiącu nie powiedzieć o magazynie Kraft. Jest to nowość na polskim rynku wydawniczym, jest to magazyn, z którym ja jestem związana, ponieważ napisałam dwa artykuły na stronę Kraftu, o których Wam mówiłam, oraz w najnowszym, pierwszym numerze jest też mój wywiad w dziale Świadomość. Jest to magazyn, którego podtytuł brzmi Rzecz o ludziach, ludzie o rzeczach. Jest to przede wszystkim tematyka związana z polskim rynku dziełem, z tym, co wysokiej jakości, lokalne, zrównoważone, ekologiczne, ale też piękne i użytkowe. Także jest właśnie dział związany ze świadomością, do którego mam przyjemność pisać i jestem bardzo zaszczycona i bardzo wzruszona. Także w tym numerze czytacie mój artykuł, a raczej rozmowę z Johnem Thornem, który jest koordynatorem do spraw zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie w Glasgow, znaczy na Akademii Sztuk Pięknych w Glasgow. I rozmawiamy o tym, dlaczego ludzie ignorują zmiany klimatyczne, nie podejmują działań i w jaki sposób sztuka i edukacja przez sztukę może tutaj pomóc. Także zachęcam Was gorąco, możecie go kupić w Empikach, chyba też w InMedio i w Relayu. I będzie mi bardzo miło, jeżeli wesprzecie coś, czego jestem częścią, bo znam ludzi wspaniałych, którzy tworzą ten magazyn. To także dla mnie jest to bardzo osobista sprawa. No i magazyn jest po prostu przepiękny, cudowny, cudowny. Teraz czas na serial. Dawno nie oglądałam seriali, bo jakoś nie miałam czasu, żeby zaangażować się w serial, ale jakoś ostatnio byłam skuszona, żeby sobie coś włączyć na Netflixie i włączyłam sobie serial Sex Education. Myślę, że to jest dosyć adekwatny temat, biorąc pod uwagę tematy, jakie w naszym kraju są ostatnio poruszane. Także jest to serial brytyjski o nastolatkach w małej miejscowości. Jest on poświęcony tak naprawdę życiu seksualnemu nastolatków, ale jest to moim zdaniem niesamowicie dobrze napisany i mądry serial. Porusza tematy, których się nie porusza zazwyczaj, ale przede wszystkim tworzy i kreuje niesamowite postacie. W wspaniały sposób pokazuje relacje międzyludzkie i moim zdaniem jest naprawdę przepięknie zrobiony. Jest bardzo ładny, miły dla oka. Są mega inteligentne dialogi i wcale nie uważam, że to jest serial dla nastolatków, wręcz dla osób starszych. I ja w sumie szkoda, że nie było takich rzeczy, kiedy ja byłam młodsza. Może byli skinsi, ale niech Wam się to nie tutaj nie łączy. Ten serial jest naprawdę bardzo, bardzo mądry. Generalnie powiada o tym, że bardzo fajny chłopak, trochę taki outsider, którego mama jest właśnie terapeutką seksualną, zaczyna dawać rady swoim kolegom ze szkoły w różnych ich problemach związanych często z ich życiem erotycznym, ale jak wiadomo, źródło takich problemów czy frustracji jest zazwyczaj gdzie indziej. Także no, jest to bardzo, bardzo, bardzo fajny serial, także jeżeli macie chwilę i takie tematy Was interesują, to serdecznie polecam. W tym miesiącu polecam Wam też podcast i jest to coś, co na pewno nikogo nie zdziwi, kto słucha podcastów. Ja w końcu dołączyłam do grona osób, które słuchają Asi Okuniewskiej, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Słuchajcie, zaczęłam słuchać jakiś czas temu jej podcastów z jej podcastu Tu Okuniewska, takiego osobistego jej podcastu, ponieważ interesowało mnie życie na Islandii. A potem po prostu ciurkiem przesłuchałam wszystkich odcinków Ja i moje przyjaciółki idiotki. Jest to podcast, w którym Asia opowiada o związkach, o złamanych sercach i o różnych typach kobiet i mężczyzn, którzy zranili wiele z nas i którzy nas wciągnęli w różne dziwne relacje. Także jest to bardzo, bardzo życiowy, ale i przezabawny
podcast. Można się pośmiać z siebie, nabrać trochę dystansu do tych relacji i zobaczyć w takim krzywym zwierciadle, jak wyglądają związki, jak może wyglądał nasz związek lub związek naszych najbliższych, opowiedziany słowami kogoś innego. I to jest dla mnie niesamowite, jak te wszystkie szablony powtarzają się i jak wszyscy tak naprawdę tkwimy w podobnych, śmiesznych relacjach. No, dla mnie ten podcast jest absolutnie przezabawny i sprawiło mi ogromną frajdę słuchanie go, ale też podcast Asi, ten jej taki osobisty, jest fajny, sobie ostatnio grabiłam liście i go słuchałam, także oczywiście też Wam polecam. Jak jesteśmy przy podcastach, to teraz też znowu chwila na takie self-promo, bo październik był miesiącem mojej najukochańszej do tej pory serii w moim podcaście, czyli Dobrze Wiemy przez J, bo to chodzi o to, że dobrze wiemy i jednocześnie dobrze jemy. I jest to seria z moją kochaną Asią Podgórską, doktorem biochemii. Jest to seria taka popularna, naukowa, gdzie rozmawiamy na ważne tematy, trochę je upraszczamy i przedstawiamy Wam w formie krótkich odcinków, krótkich, bo godzinnych. Więc jeżeli Was to ominęło, to Was serdecznie zapraszam, ponieważ rozmawiamy o, słuchajcie, o stresie i kortyzolu, rozmawiamy o neuroprzekaźnikach, czyli o tym, jak działa na nas chemia w mózgu, o chorobie Alzheimera, też czym jest, czym nie jest, jak jej zapobiec, oraz ostatni mój ukochany odcinek, czyli sen i rytm dobowy. Zachęcam Was gorąco, możecie posłuchać na YouTubie, też na Spotify, na iTunesie i powiem tylko tyle, że to nie koniec tego, co szykuję dla Was z Asią, więc jeżeli słuchaliście, dajcie mi znać, czy chcecie trochę więcej jeszcze od nas treści i jak Wam się podobało, który odcinek był Waszym ulubionym. I słuchajcie, już na sam koniec mam dla Was ulubieńca w postaci aplikacji na telefon. Turbo szybko, jest to aplikacja Scannable, dzięki której używając swojego telefonu możecie mieć piękny, zeskanowany dokument, tak jak ze skanera, tylko że to robi Wasz telefon. To odmieniło moje życie i może odmieni też Wasze. Słuchajcie, to już są wszyscy moi ulubieńcy. Udało się, słuchajcie, jakieś 2 godziny temu miałam pierwsze podejście, ale to, co się działo ze słońcem, to był jakiś kosmos, także mam nadzieję, że Wam to tak nie przeszkadzało. Jak zawsze w komentarzach czekam na Wasze inspiracje, także dajcie znać, co skradło Wasze serce tym razem, a my widzimy się już niedługo, bo za tydzień w kolejnym filmie i to będzie vlog z Seszeli, a już za kilka dni, w poniedziałek, wielki podcast o Seszelach. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa!